Ja natomiast w imieniu rodziny franciszkańskiej także przychodzę ze słowami kondolencji dla najbliższych. Za każdym razem, kiedy patrzymy, kiedy uczestniczę w pogrzebie, moją uwagę przykuwa właśnie ta największa świeca, która jest ustawiana przed trumną. Jest to Pascha. Ona przypomina nam o słowach Jezusa, który mówił: ja jestem zmartwychwstanie, ja jestem życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze, ale żył będzie. Ona symbolizuje Jezusa zmartwychwstałego. Drogi Ojcze Edwardzie, Ojcze Stanisławie, kochana rodzino, najbliżsi, niech ta prawda wypełni wasze serce i przeniknie ból, który się zrodził po stracie mamy. Niech ta obietnica, która płynie od Jezusa, którą sobie przypominamy, że On jest życiem, On jest zmartwychwstaniem i każdy, kto wierzy, żyje, nie umiera, ale tylko zmienia swoje miejsce i żyje w dalszym ciągu. Niech ta nadzieja przeniknie wasze serca i przyjdzie z darem ukojenia. My w imieniu naszej tutaj całej rodziny franciszkańskiej chcę zapewnić o naszej modlitwie. Ona będzie trwała przez dar powołania ojca Edwarda, ojca Stanisława. Również i mama stała się częścią naszej rodziny franciszkańskiej. I w naszych klasztorach, w naszych wspólnotach ta modlitwa i za świętej pamięci Kazimierę, i za was, kochani, ta modlitwa będzie kontynuowana. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Przemawiam w imieniu kapłanów. Drogi księże biskupie Edwardzie i ojcze Stanisławie, przed rokiem taką przysługę czyniliście dla mego ojca. Dzisiaj my czynimy tę przysługę wobec waszej matki. W niedzielę trzecią Adwentu Jan Chrzciciel, patron naszej parafii, zadawał pytania: cóżście wyszli zobaczyć? Ale też powiedział na pochwałę niewiasty, matki Jana Chrzciciela. I powiedział, że nie narodził się większy niż Jan Chrzciciel. Ale też powiedział o godności większej matki chrześcijańskiej i tych, którzy będą w Królestwie Niebieskim. Właśnie dzisiaj takiej matce chrześcijańskiej oddajemy hołd. I dzisiaj do mieszkańców Mości z tą procesją też moglibyśmy zadać to pytanie: cóżście wyszli zobaczyć? Zobaczyć godność matki chrześcijańskiej. Świętej pamięci Kazimiera była kobietą bardzo skromną i roztropną. Zawsze korzystała z przysługi kapłańskiej. Przyszła na świat w niedalekim Pnikucie, w kościele, który za czasów wojującego ateizmu był zamknięty, ale nie zbezczeszczony, bo ludzie zachowali klucze, ale w nich zrodziło się tak to wielkie pragnienie, kiedy ten kapłan stanie przy ołtarzu, przy tych zamkniętych, jeżeli drzwi się otworzą. Bóg wynagrodził to w osobie rodziny Kawów, Kazimiery i Stanisława, że dał dwóch kapłanów, którzy stoją przy ołtarzu. Święty Jan Bosko swojej matce za życia obiecał niebo. Mówił, że kapłaństwo jest błogosławieństwem dla rodziny, a dla tej, która dla Kościoła wychowała i dała potomka, ta niewiasta będzie błogosławiona przez wszystkie pokolenia. Cóżeście wyszli zobaczyć?
Do niedawna w naszej parafii takim wołaniem o nowe powołania kapłańskie zakonne były prymicje. Dziś jest to też swego rodzaju wołanie matki, ażeby takich matek nie ubyło, ażeby matki chciały wstępować w ślady tych niewiast, których pochwałę głosi Pismo Święte. Oddajemy tę przysługę Matce Kaplanów, a w jej osobie czcimy wszystkie matki i prosimy, Ty za nami przemów też słowo. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź i w tajemnicy obcowania świętych prowadź nas na spotkanie w gronie zbawionych.